Nie bądź śmieszny. Słuchaj uważnie. Chcę dziś wieczorem mieć cały lokal dla siebie i Fida. Dlaczego? Anuluj rezerwację. Jeśli ktoś zadzwoni, powiedz, że nie ma miejsca. Po co robisz taką manifestację? Musi zrozumieć, że mam gest i nie zależy mi na pieniądzach. Ma mieć o tobie błędne wyobrażenie. Bardzo śmieszne. Niektórym kobietom zależy na takich mężczyznach. Ty jesteś uduchowiona i do nich się nie zaliczasz. Niech zobaczy, czym różnię się od innych kobiet. Dobrze, siostro, niech będzie. Co cię tak irytuje? Rozwiązywałaś zadania matematyczne, w których okazywało się, że syn jest starszy od ojca? Właśnie tak się czuję. Nie wiem, czemu nagle miałabym rozwiązywać zadania matematyczne. Nie mam już siły mówić o swoich problemach. Uspokój się, kochanie. Ustaw stoły w rzędzie i zapal kilka świec. A tymczasem podaj mi kawę, bo muszę jeszcze pomyśleć. Długi stół i kawa. Na razie tylko kawa. Mamo, nie śpi. Dostaniesz udaru. Mówiłaś, że masz jasną cerę. Dobrze ci w żółtym. Dzień dobry. Doanie, Handan urządza kolację. Niestety. Dlaczego dowiaduje się o tym od Ezgi? Rozmawiałem z Ekinem. Powiedziałem, że mogą u nas zamieszkać. Co to ma do rzeczy? Miałaś rację. Ta kłótnia jest bez sensu. Rozwiążesz ten problem, zapraszając Ekina i Kumru, by z nami zamieszkali? Chciałbym mieć ich na oku. Wybacz, że tego z tobą nie omówiłem, ale to najlepsze rozwiązanie. Jeśli uważasz, że dom jest wystarczająco duży, to zaproś tu jeszcze Handan. Nie martw się, ona niedługo wyjeżdża. Tylko tak cię czaruje, donikąd nie wyjedzie. To już ostatni kłopot, którym cię obarczam. Mamy okres przejściowy. Proszę, pomóż mi w tym. Znajdę Kumru dom w pobliżu. To małżeństwo może stanowić koniec ich związku. Niekoniecznie nasze małżeństwo było papierowe i zobacz, co z tego wyszło. My jesteśmy inni. Ktoś przede mną siedzi, rozmawiam z nim. Ale myślę o tobie. Kochany Doanie, zawsze wiesz, co powiedzieć, a ja już o wszystkim zapomniałam. Usiądźmy. Jestem stałym gościem i mam skargę. Wasi kelnerzy cierpią na depresję. Jeden miał łzy w oczach, przygnębiło mnie to. Przyniósł 10 lir reszty, ale nie mogłem ich przyjąć, zostawiłem mu. To wasza taktyka wymuszania napiwków? Gdy otrzymał tę kwotę, rzucił pracę, uciekł stąd. Te pieniądze odmieniły mu życie. Podobno zamieszkał z dziewczyną nad morzem i kupił klub piłkarski, są szczęśliwi. Przekażę mu pańskie pozdrowienia. Czemu Janier tak się zachowuje? Przepraszam. O co chodzi? W moim mięsie jest kość. A spodziewała się pani kości? Następnym razem będzie tam sztabka złota smacznego. Co się dzieje? Uderza mu już do głowy. Pójdę do niego. Co mu uderza? Nie rozumiem, o co mu chodzi. Dzień dobry. Już jestem. Widzimy. Nie martw się, Yıldız. Wszystko przygotuję sama. Nie mam najmniejszego zamiaru ci przeszkadzać. Yıldız potrzebuje relaksu. Świetnie. Idę do kuchni. Nareszcie rodzinka w komplecie. Mamy Yıldız i jej matkę. Słyszałeś? Nie wiem, jak mogłeś ożenić się z kimś takim. Przejrzę lepiej magazyn. Kogo oni dają na okładkę? Od lat jestem ulubienicą Society oraz ikoną mody.
Nikt nie zaproponował mi zdjęcia na okładkę. Zależy ci na tym? Chciałabym choć raz być na okładce. Inne tam trafiają, a ja mam najwyżej malutkie zdjęcie. Naprawdę się tym przejmujesz? Tak, nie będę kłamać. W takim razie załatwię ci okładki we wszystkich ważnych magazynach. Naprawdę? Mówiłem. Prosisz, masz. Jesteś kochany. Zgadzam się. Przejedź autem przez most. Kogo my tu mamy? To jest mój syn Halid Can. Witaj. Miło mi cię poznać. Jest trochę skryty, ale z czasem się ośmiela. Nie szkodzi. Zostaniemy dobrymi przyjaciółmi. Prawda? Zechce pan rzucić okiem? Już idę. Nurgül, zerknij na niego. Myślę, że możesz mi się przydać. Radzę ci, byś mnie polubił. Bo widzisz, nie mam innego wyjścia. Muszę wkraść się w łaski twojego ojca. A ty mi w tym pomożesz. Patrz, żołnierzyk. Co robiliście? Poznawaliśmy się, naprawdę? Polubiłeś ciocię Nurgül? Na pewno, bez obawy. Zawsze pozuje w ten sam sposób. I nosi kapelusze w podobnym stylu. Gdzie twój małżonek? Rozmawiał przez telefon. Dziwne, że tak szybko zmieniłeś zdanie. Zrobiłem to tylko dla ciebie. Nikt nie może nas poróżnić. Słuszny wniosek. Kocham Ekina i jestem z nim bardzo szczęśliwa. Świetnie. Podjęłaś już decyzję. Nie mam sił na kłótnie. Nie masz sił na kłótnie, a jednocześnie chcesz, byśmy tu z tobą mieszkali. Owszem, to drobiazg. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Nie, sprawy w restauracji. Zapraszam do stołu. Pani Handan znowu zaprezentowała klasę. Stół wygląda wspaniale. Zaskoczę cię. Wszystko przygotowałam własnymi rękami. Mam ja ci dać za to medal? Wystarczy podziękować. Ekinie, wspominałeś o weselu. Będzie piękne. Nie zwlekajcie, wyprawcie je natychmiast. Natychmiast? Nie chcę niczego przegapić. Twoja mama niebawem wyjeżdża. To nie problem. Choćby jutro. Jeśli to odpowiada kumru. Raczej nie będzie grymasić. To miał być dowcip? Nie rozumiem jej żartów. A ja rozumiem i bardzo lubię. Są pozytywne i szczere. Dają motywację w trudnych chwilach. To prawda, smutki mnie przytłaczają. I to nie był tylko żart. Tak ją wychowałam. Zawsze jej mówiłam. Yıldız, jeśli cię coś zdenerwuje, pomyśl, że nowa dziewczyna twojego byłego uznała go za wspaniałego faceta. Dlaczego mówisz o nim przy moim mężu? Chodziło mi o kumru. Witam.
kalendar. Z tego co pamiętam, mówił pan, że nie lubi tłumów. Zaszokowało mnie pani. Żadna kobieta nie zrobiła dla mnie czegoś takiego. Takie gesty nie powinny być zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Skoro mówimy o równości, bądźmy konsekwentni. Jestem pod wrażeniem. Nigdy nie spotkałem tak pięknej i miłej kobiety sukcesu jak pani. Mogę panu coś powiedzieć? Drugiej takiej pan nie spotka. Cieszę się, że panią poznałem. Gdyby się pani nie zgodziła na spotkanie, wróciłbym do Miami. To znaczy, że nie spotkałby się pan z Chaatajem, ani Doan, ani z inną firmą? Nie, jestem człowiekiem, który wyznacza sobie cele. Chciałem porozmawiać z Ender Celebi. Jeśli się nie uda, to wracam. Myślałam, że chce pan robić swoje interesy. Tak. Ale nie dlatego, że muszę. Działam w wielu krajach, w wielu branżach. To mi wystarcza. Chciał się pan spotkać tylko i wyłącznie z Ender Celebi. Tak jest. Coś mi mówiło, że muszę panią poznać. Jednak firma nie ma najlepszych notowań.